Od minionej niedzieli Radom jest jednym wielkim odkrytym lodowiskiem. Sytuacja na ulicach miasta w niedzielę i poniedziałek była zła. Oblodzone chodniki i jezdnie stwarzały duże niebezpieczeństwo dla pieszych, jak i kierowców. Ale ci ostatni wykazali się rozsądkiem i ostrożnością. Wbrew pozorom podczas tych trudnych warunków obserwujemy takie zachowania kierowców, które na szczęście nie powodują zdarzeń drogowych. Mamy mniej zdarzeń. Wczoraj odnotowaliśmy w ciągu całego dnia tylko 6 kolizji, nie było żadnych wypadków. Natomiast dzisiaj poza porannym potrąceniem na ulicy Limanowskiego, gdzie kierowca potrącił przechodzącego przez przejście 18-latka, odnotowaliśmy jeszcze 2 kolizje. Piesi w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin doświadczyli prawdziwego tańca na lodzie. Dla kilkunastu osób skończyło się to złamaniem ręki lub nogi. Niektórych wypadków można było uniknąć, gdyby w porę walkę z gołoledzią rozpoczęli ci, którzy są za to odpowiedzialni. Kontrolujemy od niedzieli stan chodników, stan ulic. Sprawdzamy, czy zarządcy nieruchomości, właściciele wywiązali się ze swojego obowiązku. W dniu wczorajszym na stwierdzenie nieprawidłowości nałożyliśmy 15 mandatów karnych na punkty handlowe. Tu właściciele punktów handlowych pamiętali o tym, żeby wejście posypać, natomiast zapomnieli o chodnikach, po których poruszają się ich kupcy. Dlatego też na te osoby nałożyliśmy mandat karny 100 zł. Ponad 40 osób pouczyliśmy w dniu wczorajszym. Sytuacja uległa częściowej poprawie we wtorek. Do akcji ruszyły także piaskarki. Akcja czynna trwa od kilkudziesięciu godzin. Zaczęliśmy jeszcze w niedzielę, wtedy sytuacja była najtrudniejsza, a teraz już jest o wiele lepiej niż jeszcze powiedzmy w poniedziałek czy w niedzielę. Od tamtej pory, czyli w ciągu ostatnich 2 dób, posypaliśmy wszystkie jezdnie objęte zimowym regularnym utrzymaniem kilkakrotnie. No niestety marznący deszcz te działania znacząco utrudnia. Policja apeluje do kierowców o ostrożną i bezpieczną jazdę. Od kilku dni obserwujemy trudne warunki drogowe, dlatego apelujemy o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu drogowego. W takie dni należy jechać zdecydowanie wolniej. Zachowajmy odpowiednią odległość między pojazdami, ponieważ nawierzchnia jest śliska i droga hamowania zdecydowanie się wydłuża. I choć zima przynajmniej na razie nie odpuści, to mamy chyba dobrą informację dotyczącą prognoz na najbliższe dni. Mistrz węgierski odsuwa się powoli na wschód, w związku z tym bardziej zacznie oddziaływać do nas arktyczne powietrze, ale bardziej suche, związane z wyżem z Rosji. W związku z tym prognozowane są ujemne temperatury całodobowe. W ciągu dnia w Radomiu do końca tygodnia około minus 5, minus 6 stopni. W nocy spadki mogą osiągnąć nawet wartości do minus 12-13 stopni. Dzisiejszy dzień to będzie już końcówka tych opadów, marznących opadów deszczu. Także jeśli chodzi o tworzenie się gołoledzi, dzisiejszy dzień, dzisiejsza doba będzie tą ostatnią. Zima zaskoczyła drogowców. To powiedzenie w tym roku odchodzi w zapomnienie, no bo sorry, taki mamy klimat. Do opóźnionych pociągów, oblodzenia chodników i jezdni zdążyliśmy się zimą niestety już przyzwyczaić. I wypada mieć tylko nadzieję, że słowa minister Elżbiety Bieńkowskiej dla radomskich drogowców nie staną się obowiązującym standardem na przyszłość. Darek Osiej, Teledzień.